Cześć Wordy, z tej strony Kalucz, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z nowej serii na kanale. Spodobała wam się bardzo Contraband Police, czyli bycie strażnikiem, życie strażnika w zasadzie, więc witam was w drugim odcinku. Jak chcesz byczku kolejny odcinek, wystarczy 10 tysięcy w górę, co to jest dla was? Bez problemu dacie radę, witam serdecznie, kliknę kontynuuj, to rozpoczniemy kolejny dzień szkolenia. My dalej jesteśmy na szkoleniu, mamy $355 i dzisiaj, tutaj zobaczcie co nam mówi komisarz, zajmiesz się kierowcami, którzy wwożą towary do kraju. Jak klikam, wy rozsiądźcie się wygodnie i moi drodzy, gramy. Gierka wam się spodobała, mnie się świetnie nagrywa. Win, win. Niedługo na kanale, proszę państwa, bo pojutrze Breakout, moja gra mobilna, a później Minecraft, dla tych, którzy czekają na Minecrafta. Więc w przyszłym tygodniu dużo Minecrafta będzie. Dobra, moi drodzy, w takim razie klikam kontynuuj. Okej, okay, kierowcami, którzy wożą towary. Dobra, ja mam tutaj, moi drodzy, zaproś pierwszą osobę. Dobra, bez, moi drodzy, ceregieli, od razu zapraszamy ludzi. Bardzo mi się to podoba, jakieś większe towary do nas przyjeżdżają dzisiaj. No dobrze, zobaczymy jak ten dzień się potoczy. Widzowie, Contraband Police. Świetna gierka, która bardzo mi się podoba. Dobrze, o. List przewozowy. Z dniem ministerstwo wprowadza zmiany przepisów w zakresie przewozu. Tak, musi posiadać ważny list przewozowy. Każdy kierowca posiadający towary musi posiadać ważny list przewozowy. Wszelkie, dobrze, odmowa wjazdu, jeśli nie będzie miał, dobra. I szukamy przemytnika, nasze służby, kurde, narodowość Akarista. No to w zasadzie zbyt dużo informacji to nie mamy. Witam serdecznie, witam. Proszę pana, proszę dokumenty, chciałbym zobaczyć ten list przewozowy pana. Mam nadzieję, że wszystko u pana jest. Dobrze, zobaczmy, list przewozowy, wiezie tutaj jakieś rzeczy, dobrze, sprawdźmy sobie. Matej Nowikow, Akaristan, czy numer nam się zgadza? Nie chcę klikać, żeby tej percepcji nie stracić. Czy ta data nam się zgadza? Błąd porównania, aha, bo to przecież tutaj, przepraszam. Dobra, ma ważną wjazdówkę. Tutaj się wszystko zgadza, numer się zgadza, czyli mamy, moi drodzy, wszystko dobrze, ale mamy też ten jego list przewozowy. Worek z nawozem, 12, dobrze, musimy chyba wejść do środka, tak mi się wydaje. Najlepszym sposobem na porównanie dokumentów jest użycie notesu. Dobrze, bierzemy notes i faktycznie pod C mamy notes. Użyj, aby przeliczyć ładunek, przytrzymaj lewy przycisk, dobrze. Witam serdecznie, chciałbym wejść do środka, jak mogę to wejść, o świetnie, no to liczymy. Dobra widzowie, jeden worek, drugi worek, trzeci worek, tych worków podobno będzie dużo więcej. Sprawdzamy. Ale zarąbiste, okej. 10 worków z nawozem widzę. A chłop napisał o trochę większej ilości. Dobrze, chyba muszę to przeklikać w całości. Tak, żeby mi zidentyfikowało po prostu co on tutaj wiezie. Dobrze, świetnie, teraz z łatwością sprawdzić poprawność listu przewozowego, dobrze. Kontrolować podatku informacyjnie. Dobra, mamy worek z nawozem 10, kuchenka gazowa 3, okej, okay, sprawdźmy w takim razie na tym. Kuchenka gazowa 3, worek z nawozem 12, toalety 2, a chłop, moi drodzy, ma toaletę 1, 2 lodówki, no to to nam się zgadza, skrzynka mydła i materiały łatwopalne. To by się zgadzało, ale tych worków z nawozem jest mniej. Czyli w teorii nie zgadza nam się, proszę państwa, list przewozowy. Pytanie, czy... No tak, no chyba będę musiał człowieka odprawić z kwitkiem, proszę państwa. Dlatego, że nie zgadza nam się list przewozowy ze stanem faktycznym. Proszę wracać do swojego państwa, także życzę wszystkiego dobrego. Następną osobę zapraszamy. Okej, okay, ale zarąbiście, dzisiaj ładunki, moi drodzy, obczajamy. Jaki jest fajny Volkswagen, co jest? Jaki ogór, witam serdecznie pana. Źle zrobiłem, czasami będziesz musiał... O co? Ukryte rzeczy! Oh my god! Tamten był zły, dlaczego tamten był zły? W ogóle pisaliście mi, żebym na razie nie był jeszcze skorumpowanym, moi drodzy, strażnikiem granicznym. Czemu mnie... Kurde, dobra, czyli pewnie jak będzie powyżej, to będzie gorzej. Jak będzie mniej miał gościu, to można go wpuścić do państwa. No, zwaliłem sprawę teraz na maksa, widzowie, przepraszam. Ale ja to mam tendencję, że w grach takie rzeczy robię. Bogusław Kozłow. Dobra, tutaj się zgadza. Szósteczka się zgadza. Wjazdówka jest ważna jeszcze. Akaristan, okej. No i mamy kuchenkę gazową, dobrze. Sprawdzimy pana w takim razie
No i też może od razu sprawdzę, czy oni czegoś nie przemycają. Wyładuj. Wyładuj, wyładuj, wyładuj. Wszystko to, proszę pana, będziemy musieli wyładować, żeby sobie faktycznie policzyć. W dodatku sprawdzimy, czy coś pan nie przemyca. Bo ja zapomniałem, że powinienem to sprawdzać, nie? Dobrze, szukamy kontrabandy. Poszukamy też kontrabandy w środku, tak. Jeszcze tutaj do pana zerknę, witam. Nie śpieszmy się, moi drodzy. Pośpiech to jest najgorsze, co być może. Dobrze, ja sobie tu zerknę, czy czasem coś nie jest przemycane. Tu wydaje się być wszystko w porządku. Ale jeszcze, a tej maski nie podniesiemy, dobra. Wie pan co, w takim razie ja muszę policzyć ten ładunek. A kliknę prawy przycisk, to co? Aha. Na czerwono mi się to świeci. To znaczy, że jest jakaś kontrabanda w środku. I no, mamy, moi drodzy, skrzynki leków. Mamy na palecie kibel. Mamy na palecie dwie beczki benzyny. Mamy kuchenkę. No i to. Dobra, czy to nam się zgadza? O, patrzcie, mamy kontrabandę. Jest tu znak węża. Znak węża oznacza, że w środku, moi drodzy... A, siekierą to powinienem rozwalić. W środku mamy kontrabandę najprawdopodobniej. Broń. O kurczę. No to mamy przemytnika. No to w takim razie... nawet nie porównujemy, tylko proszę pana, jest pan aresztowany za kontrabandę, przemycał pan broń do naszego państwa, przykro mi bardzo. Życzę wszystkiego dobrego, zamykamy drzwi. Wychodzę stąd, mam nadzieję, że mi nie zdupi gościu. Tu powinienem oddać tę kontrabandę na tej mojej liście. Dobra, zostawiam tę broń tutaj. No i kolejny w takim razie. Poproszę mojego kumpla o to, żeby mi usunął ten samolot. Korek nam się zrobił dosyć duży, więc... towarzyszu, Maksimow, bierz się za tą furę. Dobra, Maksimow, moi drodzy, działa. 80 dolców. No jesteśmy dalej 20 dolarów na minusie przez tamtą nieudaną kontrolę. Miejmy nadzieję, że się dzisiaj odkujemy, nie? Zapraszam kolejną osobę. O, tutaj mamy coś przykryte. O kurde, to będzie ciekawe. To będzie ciekawe, ja tak sobie zerknę tylko. O kurde, świniaka chłop przewozi. Witajcie. Witajcie, witajcie. Proszę pana, dokumenty poproszę. Czy mamy, moi drodzy? Tak, jedna świnia, dobra, to się zgadza, że przewozi zwierzę. Katras Demircian. Demircan, to się zgadza. Pojazd nam się zgadza. Wjazdówka się zgadza, powód odwiedziny. Chłop na pierwszy rzut oka wygląda bardzo czysto, bardzo czysto. Clear po całości. Dobrze, ja sobie odpalę. No mamy tą jedną świnię faktycznie. Wyładowywać ją chyba nie potrzeba. Aczkolwiek dla bezpieczeństwa ją wyłożymy. Ja sobie zerknę tylko, czy tutaj jest wszystko w porządku. Bo różnie może być. Dobrze, tutaj mamy wszystko w porządku. Zerknę na stan techniczny pojazdu. Chyba w porządku. Dobrze, tutaj. Nie wygląda, jakby była kontrabanda przemycana. Nie, teraz... Nic tu nie znajdziesz, dobrze, ale proszę pana, muszę sprawdzić takie rzeczy. Takie są procedury, niestety. Chyba pan jest tego świadomy. Dobrze, faktycznie chłop wygląda na clear gościa. Proszę pana, kontrola zakończona, proszę wrócić do pojazdu. Potwierdzam ładunek, więc nam się zgadza ta świnia. I... Nie, czemu ja nie mogę? Co jest, widzowie? A, musisz zwrócić ładunek do pojazdu. Przepraszam, aby pan bez świni pojechał, no tak. Zwracam w takim razie ładunek do pojazdu. Jak mam zwrócić ładunek do pojazdu? What the heck? Świnia, co z tą świnią? Co z tą świnią? Jak ja mam ją zwrócić do pojazdu? Nie wiem tego. Zgłupiałem, widzowie. Jak ja mam ci te świnie oddać, wariacie? Może muszę na nią wsiąść? Halo! Może jest kontrabanda w świni? Dobra, widzowie, jak ja mam zwrócić ją? E? F, G?
Maksimow, Maksimow musi zwrócić, dobra. Uff, widzowie, mamy to. Świnia załadowana. Więc proszę pana, wszystko wygląda bardzo clear. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że dobrze, że go przepuściłem. Ucieszony gościu, do widzenia. Puszczamy następnego w takim razie. Proszę odjeżdżać szybciutko, szybciutko, nie ma czasu. O kurde, jaki potężny ładunek nam tu jedzie. Kontrola perfekcyjna, no i o to chodzi. Świnia, moi drodzy, była clear. Przemytnika żadnego nie mamy nowego na liście. Witam, witam, witam serdecznie. Proszę opuścić pojazd, proszę pana. Tak, dla niepoznaki, bo i tak sobie pan poczeka. Kolega może kawę zaparzyć. Potrzebuje pana dokumentu. Dziękuję bardzo, dokumenty. Sprawdzamy te jego dokumenty. Trzy krowy podobne tylko na ładunku, okej. Dobrze. Najpierw przetestujemy to nazwisko, sprawdźmy, zgadza nam się, dobrze. Numer rejestracyjny też sobie sprawdzimy, mamy dużo tych punktów percepcji dzisiaj. Do grudnia wjazd, tranzyt, przewozi, okej. Data urodzenia nas nie interesuje za bardzo. Interesuje nas kontrabanda, którą pan przewozi. Jedna krowa. No i teraz pytanie, to jest zagwozdka. Czy ja go mogę puścić, jak mam jedną krowę? Bo jest zapisane, że krów powinno być trzy. Jeszcze sprawdzimy, czy kontrabandy jakieś nie mamy. Nie widzę, żeby coś tu, moi drodzy, było nie tak. Aczkolwiek zerknę na bak, na wszystko. Jeszcze sprawdzimy sobie w środku. Gdybyśmy mieli coś podejrzanego, to by nie było tematu. Dobrze, teraz go przepuszczę, widzowie, i zobaczymy, czy popełnię błąd, czy nie popełnię błędu. Bo jest mniej niż powinno być na liście przewozowym. Akarystańska. Dobrze, proszę wjechać z tą jedną krową i zobaczymy, czy jak jest powyżej, to czy czasem nie blokuje mi wtedy i nie zabiera mi pieniędzy. Jeśli teraz popełniłem błąd, to totalnie, moi drodzy, jestem bambikiem. Mam nadzieję, że... O Jezus, nie zamknąłem mu ten, żeby mu ta krowa nie wypadła, no i... Choroczno, choroczno! Powinien zostać zawrócony. Poszli oddychali, jebie. Tak jak myślałem. Dobra, teraz, moi drodzy, to co jest na liście... To ogarniamy, przepraszam. Dzisiaj dzień w robocie nie mój. Totalnie mi nie poszło. Idziemy spać. Wstajemy dnia następnego i chyba, moi drodzy, kolejny dzień szkolenia nam zostaje. Tragiczny dzień. Więcej gorszych kontroli niż lepszych. Straciliśmy dużo siana. Życie naszego strażnika się komplikuje, moi drodzy. Trzeba będzie poszukać pieniędzy w inny sposób może. Zobaczymy. Na razie jednak kolejny dzień. Gotów? Sprawdźmy, czego się nauczyłeś. Bierz się do pracy. Oczywiście, witam serdecznie. Nawet nikt nie przyjechał jeszcze, o jedzie jakiś bambik, dobra, dawać mi go. Mamy tutaj coś nowego? Nie, mamy widły, okej. Full focus, już moi drodzy się wdrożyłem, najgorzej to tak wiecie, zacząć nagrywkę i po prostu nie ogarniać, teraz już ogarniam 100%. Witam, witam, wariacie bambiku mój tu ukochany. Jakiś ubrudzony gość przyjechał, o nie, to tylko przez szybę tak się wyglądał. Witajcie. Czy masz coś na wymianę? Drobny handel, niektórzy przyjeżdżą i będą chcieli z tobą handlować. W państwie komunistycznym towar pierwszej potrzeby jest bardzo... Jest często dostępny jedynie na czarnym rynku. Drobny handel może być dla ciebie okazją na dodatkowy zarobek. Cena towaru w twoim inwentarzu to cena, za którą kupiłeś dany przedmiot. Przed sprzedażą możesz łatwo sprawdzić, czy transakcja będzie opłacalna. Okej, gościu. Paczkę papierosów mam w eku. Sprzedałem mu, dobra. Kupimy od ciebie w sumie papier toaletowy, wariacie. Widzę, że na zielono się te rzeczy świecą, więc okej. Może faktycznie, proszek do prania, dawaj mi to, przetraduję z kimś innym. Witam serdecznie. Przyjemności najpierw, ale teraz proszę pana, niestety te nieprzyjemności. Będziemy musieli sprawdzić wszystko. Zobaczymy, co tu jest przewożone. Mamy kontrabandę jakie. Witam, witam. Może się wyspałeś, kolego. Dobra, sobie wejdę tutaj, nie będzie potrzeby wysadzania tego, tak mi się wydaje. Schoweczek panu niestety muszę uprzątnąć, tak? Tutaj wszystko się zgadza. Jak to wygląda? Dobrze, Ernst Org Octon Octin. Tu nam się nie zgadza, mamy brak zgodności. Za to już najprawdopodobniej możemy chłopa nie przepuścić. I brak tutaj zgody, więc to, że i beczki oleju się nie zgadzają. Niestety, miło mi z panem się gawędziło, ale niestety nie mogę tracić więcej czasu na pana. To wszystko, kontrola zakończona, jesteś aresztowany? Nie, on nie jest aresztowany. Odrzucam twój wjazd, mój drogi Erneście. Masz niezgodne dokumenty. Wszystko się nie zgadza tutaj. Proszę wsiadać do pojazdu, a ja zapraszam kolejnego, moi drodzy kierowcy. Dobra, miejmy nadzieję, że to będzie perfekcyjna kontrola. Na razie. Dobra, przyjechał, kurde, gościu jakiś z większym ładunkiem. Ta stówka mi jest turbo potrzebna. Zobaczymy, czy przehandlujemy. Witam, witam.
Już zaraz do pana podejdę. Była dobra kontrola? Tak jest, 80. Nie spełniał wymogów jazdy, dobrze. Proszę o dokumenty. On nie chce handlować, okej. To sprawdzamy, co my tu mamy. Jedna krowa powinna być. Co pan robi? Co jest? O ty dziadzie! Wjechał na teren! Alarm się zrobił! Szybko! Jedziemy! Jedziemy! Silnik! Cholera jasna! Chłop mi zdupia! Zatrzymaj zbiega! No jadę! Robię co mogę! Ja pierdylam! Chłop, nie wiedziałem, że tak można zrobić! Zniszczył mi rogatkę normalnie! Pojechał! Co za pacan! Do więzienia jest, do łagrów! Jeszcze kurde... Sprawdzałem te jego dokumenty i wydawało się być okej! Zatrzymaj zbiega! Co się tu dzieje, ty? Mogę strzelać z pojazdu? Jestem bardzo ciekaw. Co on robi? Co za pacan? Skręca tu. Myślisz, że ty mnie wymanewrujesz? Chłopie, jestem drive mistrzem, nie w takich grach się sprawdzałem. Jeszcze ta krowa tam na pace, nie? Co ona musi biedna przeżywać? Trzy krowy miał zapisane, trzy mućki, więc by tak czy siak nie wjechał. Stop! Stop, debilu! No i ekstra. No. No, pan myślałem zgadzać. Już ty, pacanie, chodź tu. Jesteś aresztowany, debilu. Będziesz mi uciekał. Wysiadaj! Dobra, dali mi go do pojazdu, czy co? Wróć do biura i odbierz nowe rozkazy. Siedzi mi na tym! W samochodzie, o kolego. Dobra, jedziemy do biura w takim razie. Ale już syreny wyłączymy. Szybciutko wracamy. Co za gość, widzowie. Ale akcja. Dawaj mi to radio. Przesrało cię! Znaczy mnie przesrało, bo się radiem bawiłem. Z szybem zbiłem, co jest. Dobra, wjeżdżam na posterunek moim samochodem. Wróć do biura, tak, odbiorę nowe rozkazy. Oczywiście, tylko muszę tego gagatka mojego przetransportować do celi, zapraszam cię. Przenieść do więzienia. Dobra, chłop siedzi w więzieniu. Mam nowe rozkazy jakieś, słucham. W takim razie centrali. Towarzyszu, straciliśmy kontakt z brygadą sierżanta. Byli na rebeliantów, co jest? W okolicy Tartaku. Nowe rozkazy mam. Sprawa jest pilna, więc jedź tam czym prędzej. Kapitan Sorokin będzie ci towarzyszył. Co jest? Urwali kontakt. Moi drodzy, w tym państwie dzieją się rzeczy turbo dziwne. Może się... O kurde, tak. Podoba mi się to, będziemy strzelać. Aha. Jedziemy w takim razie. Z posterunku granicznego musimy, moi drodzy, uderzać. Witam, witam. Kolejna awaria sprzętu? No nie wydaje mi się, wariaci. Uważasz się raz w miesiącu? Wydaje mi się, że to jest coś poważniejszego. Może sobie trochę poaimujemy dzisiaj. Kurde, jaka ta gra jest fajna, turbo mi się podoba. Jedziemy tym skrótem, bez oczywiście bomb, no bo nie chcemy sprawiać, moi drodzy, żadnych pozorów i chcemy podjechać cicho przede wszystkim. Bez radia nawet, bo akcja gruba. Nie no, radio to se włączmy. Tu bangiery lecą w tym radiu. Szybę wybiłem w radiowozie. Tartak. Widać jakichś ludzi. O co to chodzi? Niech to będzie początek dobrej współpracy. Co jest? Sierżant się dogadał z nimi? Zadaje się z bandytami! Zmywajmy się to! O! Tak myślałem. Zabiłem chyba tego sierżanta. Yo. No czemu on nie pada? Ile on ma HP? O! Ile oni mają HP? Wow! Da heck? Oni, ile oni mieli HP? Chyba, że tak miało być? Tak miało być! Pomóżcie mi! Nie umieraj, towarzyszu, Akaristan cię potrzebuje! Kurde, widzowie, co się z moim strażnikiem podziało?
Przekonani o twojej śmierci, rebelianci uciekają z Tartaku. Po godzinie zaniepokojony komisarz wysyła na miejsce swojego zastępcę wraz z brygadą wsparcia. Rana na twojej głowie okazuje się powierzchowna. Niestety towarzysz Sorokin nie miał tyle szczęścia. Ja pierdylam. Oto ja siedzę tutaj, zobaczcie, z lewej strony, a pakują do worka towarzysza. Niedobrze. Szkolenie ukończone. Jesteś gotowy do samodzielnej pracy. Wykonuj poprawnie swoje obowiązki, aby awansować. Wyższa ranga oznacza lepsze zarobki, dostęp do nowych funkcji. Od tego momentu nie będziemy już cię wspierać finansowo. Zadłużenie placówki będzie skutkować natychmiastowym zwolnieniem. Koniec gry będę miał. Miałem sporo szczęścia, oj miałem. Oh my god. Królestwo RK dopuściło się paskudnej zdrady? Co to znaczy? No dobra, nie możemy pozwolić, aby ich towary przekroczyły granicę. O nie! Embargo na towary! W związku z ujawnieniem powiązań obywateli Królestwa RK z grupami przestępczymi, rząd nałożył embargo na wszystkie towary z tego kraju. Zabrania się wjazdu kierowcom, okej, towary i bagaże z Królestwa. Tego nie możemy przepuścić. List przewozowy, no to wiemy. Mamy... przemytników. Uszkodzenie pojazdu, brak lusterek, dobra. Wiek 43 i narodowość z Królestwa. Dobrze, wpuszczamy ludzi. Oj, no to się podziało, powiem wam. Coraz więcej mamy rzeczy do ogarnięcia i nie możemy się zadłużyć. Dzisiaj jak nam nie pójdzie kontrola, to nas zwolnią. Ja się muszę skupić. Witam serdecznie. Dobrze, sprawdzamy te dokumenty. Era i Murkadów. RAO, to już się nie zgadza nam. 142 AOA, to się nie zgadza, proszę pana. I do Maja ma wjazdówkę, dobra. Płatki śniadaniowe i bagaż. Chcę to sprawdzić. A, jaki wiek jeszcze, bo jeśli ma 43 lata i brak lusterek. Nie, lusterka ma. Królestwo RK, skąd ten gość jest? Sprawdźmy to. Jest Królestwo RK, to muszę zwrócić uwagę. Towarów nie możemy przepuścić, na pewno nie dostanie wjazdu. Pytanie, czy go aresztujemy za kontrabandę. To się przekonamy. Dobrze, wyładujemy płatki śniadaniowe. Sprawdzam, moi drodzy, pojazd. Bagaż wyładujemy, tak. Ta, ty mi tutaj, chłopie, nie kozacz. Jak znajdę u ciebie kontrabandę, a jesteś na mojej liście. Ile ty masz lat jeszcze, koleżko? Data urodzenia 24, dzisiaj mamy 56, to wiek się nie zgadza. Kontrabanda może być przewożona. Dobrze, przyświećmy, moi drodzy, na te worki. Nie wyglądają podejrzanie. To otworzymy sobie. Tutaj, moi drodzy, raczej też nic nie przemyca ziomek. Aczkolwiek, no, aresztować go nie mogę. Poproszę mojego towarzysza tutaj o to, żeby wniósł ładunek do środka z powrotem. Proszę bardzo, zwróć ładunek, natomiast no ja mu odmówię po prostu wjazdu. Natomiast nie widzę, że śladów kontrabandy. Stąd też, proszę pana, wszystko wiadomo, kontrola zakończona, niestety odrzucam. Nie może pan wjechać ze względu na to, że przewozi wam towary z tego państwa też. Zapraszam. Proszę odjechać stąd, dobra, widzowie. Kontrola całkiem nieźle mi poszła, przynajmniej taką mam nadzieję. A, jeszcze panu tutaj maskę zgaszę, pyk. Dobra, kolejny nowy legatek wjechał. Zobaczymy, jak z tym tutaj. Witam. Cześć, witam. Dobra, okej. Okay. Mój szwagier był kierowcą, nie wierzę, że... Dobra, ja cię nie słucham, chłopie. Erlan Erdyjew, zgadza się, rejestracja się zgadza. Królestwo RK, wiek 38 lat, turystyka. Czy coś przewozi? Według niego nic nie przewozi. Dobrze, sprawdzamy. Narodowość, więc to może być... wiek się nie zgadza, brak lusterek. Czy... nie, on ma lusterka, dobrze. Czyli to nie jest, proszę państwa, ten gość. Aczkolwiek jest z tej narodowości, z której to przemytnika możemy mieć. Dlatego też, proszę pana. Tak, nie ubrudzę, oczywiście. Przeskakuję do tyłu, szukam pod sufitką. Nie widzę śladów węża. Więc kontrabandy chyba, no 80% nie ma, chyba że tutaj. Sprawdzam, nie widzę. Tak, jego doksy się zgadzają, więc...
Jechać jako tako może. Bagażów nie ma, dobra. Zaryzykuję i go przepuszczę, widzowie. Wizę ma ważną? Ma ważną jeszcze, dobra. Odbijamy. Szybka kontrola, bo też muszę szybko działać, bo kolejni kierowcy, im więcej zrobię, chyba tym więcej zarobię, nie? Natomiast no... Stresa mam, teraz mam turbo stresa, nie? Ale podoba mi się. Turbo mi się ta gra podoba, dobrze. Kolejny ziomek. Perfekcyjna kontrola, tego potrzebujemy, dobrze. Proszę dokumenty. Dziękuję bardzo. Jeszcze się pana zapytam, czy pan nie chce coś przetradować. Nie chce handlować, okej. Okay. Sprawdzamy. Snopsiana, Królestwo RK. No to on nie wiedzie w takim razie, bo wiezie produkty z tamtego państwa. Jeśli chodzi o datę urodzenia, ile mamy lat? 28, młody chłopak, dobra. Ale może być przemytnikiem. Bardzo możliwe, że jest takim przemytnikiem, dlatego ja pozwolę sobie wyładować cały ten jego towar. I oczywiście obczajmy, czy tu czegoś nie ma podejrzanego, proszę pana. Muszę wsiąść panu do samochodu niestety. Podsufitka wydaje się być w porządku. Silnik też wydaje się być w porządku. No odmówimy, ale czy go aresztujemy? Czy w Snopisiana jest coś podejrzanego? Albo na workach. Snake. Nie wydaje się być. List przewozowy nam się chyba nie zgadza. Policzmy to. List przewozowy nam się chyba zgadza. Tak, zgadza. Nie. Tak, zgadza się. Tylko problem jest taki, że tych. Niestety nie możemy wpuścić tych towarów. Tak, proszę pana. I kontrola jest zakończona. Aha, muszę tylko tutaj kurczę. A ma lusterka. Dobra, wszystko sprawdzone. Gościu, ładuj. Tak się wkręciłem w gierkę, że nawet nie wiem, kiedy mi kamera padła. Dobra, kontrola zakończona, niestety odrzucamy. Proszę wszystkiego dobrego, towarów nie może pan wieść. Takie jest nowe rozporządzenie, dobrze, malucha teraz zapraszamy, malczan. Jedzie kolejny gościu, proszę. O, już tu zamykamy. Ja mam broń, mam pod szósteczką broń teraz, dobra. Może ten będzie chciał pohandlować coś? O, chce coś pohandlować, czy nam się opyla? O nie. Nie zaznaczyłem w raporcie, dlaczego go zawracam. Ale gówno. Jesteśmy strasznie, moi drodzy, do tyłu. Dobra, ja nie chcę nic kupować, chłopie, bo ja będę... Mogą mnie zwolnić, jeśli cię sprawdzę i będzie źle coś. O, ale teraz jestem zły. Dał mi on te dokumenty? Proszę o dokumenty. Nie zaznaczyłem w raporcie, no kurde, debil ze mnie. Tutaj powinienem zaznaczać, widzowie. Sergiej Romanowicz, dobrze. Nie zgadza nam się numer rejestracyjny. To na pewno. Jak z datą urodzenia? 29. A Karistańczyk to jest? Ma lusterka. Dobrze, ale niestety nie bangla nam tutaj, mój drogi. Proszę wysiąść. Nie bangla nam. Ma w ogóle list przewozowy? Detergenty, to się też nie zgadza nam. Dobra, walizce nic nie ma. No nie, no to nam się też nie zgadza, patrzcie. Na liście. Jeszcze z tyłu w silniku, tutaj raczej jest ok. Wie pan co? Ładunek się nie zgadza. Detergentów powinno być 3, no niestety nie mogę pana wpuścić do naszego państwa. Wróć ładunek. Dobrze, i powinienem teraz, moi drodzy, w tym raporcie to, że tak powiem, zaznaczyć. To wszystko, kontrola zakończona. No tylko jak ja to mogę zaznaczyć? Może wy mi powiecie jakoś. W każdym razie, no ja odrzucam chłopa. Patrzcie, no... Dobra, dajemy następnego. Mam nadzieję, że zarobię teraz kasę. Już panu zamknę tutaj. Jestem za dobry, widzowie. Zamykam im drzwi i wszystko, nie? Dobra. Dalej żadnego przemytnika nie złapałem. 43 lata, brak lusterek. No i co? Uff, dobra kontrola. Dobrze, proszę o dokumenty. Dobra, sprawdzamy. Madrat z jakiegoś innego państwa gość w ogóle. Maldrat Damin, zgadza się, numer rejestracyjny zgadza się, bagaż mamy. Wiza jeszcze 3 dni ważna, no ale dobra, potwierdzamy to. Jeszcze sprawdzimy pana wiek, 29 lat, nie wygląda pan mi na przemytnika na pewno. Tak,
Powinno być wszystko w porządku, więc za szybko pozwolę sobie przeliczyć ten ładunek, co on tu ma. Nawet nie będę sprawdzał go pod kątem, wiecie, przewożonej kontrabandy, bo podejrzewam, że nic nie ma. Aczkolwiek jak mi zmyli, to stracę robotę pewnie, ale wydaje mi się gość czysty, bo nie mam go na liście, nie? Dobra, jak to wygląda? Porównajmy to. Worek z nawozem 5, zgadza się. Bagaż 3, skrzynka mydła 2. Dobrze, proszę pana. Czy chce pan handlować? Nie chce pan? To wszystko, kontrola zakończona, potwierdzamy. Uff, zobaczymy co teraz. O, chyba mi się dzień skończył. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. To nie był mój przemytnik na pewno, ale czy to była dobra kontrola? Tak, perfekcyjna. Okej, wszystko na dziś. Dobra, idziemy spać. Co? Co on tam powiedział? Gazeta, mnie nie interesuje gazeta. Co mam na tym kompie robić? Zarządzanie posterunkiem za pomocą komputera możesz ulepszać. Zatrudnij strażników, by poprawić obronność posterunku. Dobrze, będziemy to robić, ale nie mam pieniędzy na razie. Ogarniemy to w kolejnym odcinku, widzowie. A dzisiaj chciałbym wam serdecznie podziękować za ten piękny dzionek i ten piękny odcinek. Jeśli wam się podobało, łapa w górę, mile widziana, widzowie. Kolejny odcinek kontrabandy już niedługo, bo naprawdę fajnie mi się to nagrywało. Ja odpoczywam, idę w kimę, podsumowanie dnia mamy, moi drodzy. I widzimy się już w kolejnym materiale. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze na końcu. No średnio najeżdża, tak powiem szczerze. Ale liczmy na to, że kolejny dzień w pracy będzie dużo lepszy. Trzymajcie się, elo!